Święto Polskich Skrzydeł. Świętowanie rozpoczynamy mszą świętą sprawowaną w Katedrze Polowej w intencji lotników polskich. Przywołujemy na pamięć i oddajemy należny hołd tym wszystkim ludziom polskiego lotnictwa, którzy byli i są symbolem odwagi, męstwa i profesjonalizmu. Ta msza święta sprawowana jest w intencji was, drodzy lotnicy i wszyscy, którzy pełnicie służbę w siłach powietrznych naszego kraju. Jestem zbudowany ilością sztandarów, pocztów sztandarowych, które świadczą o tym, że jest tu zebrana, zgromadzona brać lotnicza z całej naszej ojczyzny. Dzisiejsze święto możemy z tej podwójnej perspektywy spojrzeć także na siły powietrzne. Najpierw dostrzegamy rzeszę 525 pilotów służących w siłach powietrznych, a także około 200 pilotów służących w wojskach lądowych i marynarce wojennej. Podziwiamy ich profesjonalizm, a czasem kunszt podniebnych akrobacji. Wszak oni są najbardziej widoczni. Trzeba jednak dostrzec także wielką rzeszę tych, którzy zazwyczaj są niezauważalni, a jednak od nich, od ich służby w dużym stopniu zależy bezpieczeństwo lotów i wykonywanie zadań bojowych. Myślę o pracujących w Centrum Operacji Powietrznych, o służbach meteorologicznych, nawigatorach, mechanikach i technikach dokonujących okresowych przeglądów i remontów, o wielkiej rzeszy przygotowujących statki powietrzne do lotu. Trzeba też wspomnieć o żołnierzach i pracownikach wojska, którzy obsługują i remontują lotniska, pracują w zaopatrzeniu i administracji. Nie sposób nie wspomnieć o dęblińskiej szkole Orląt i innych centrach kształcenia, o nauczycielach i instruktorach przygotowujących przyszłych pilotów i personel naziemny sił powietrznych. To także ich święto i chciałem to dzisiaj w sposób szczególny podkreślić. Bóg patrzy w moje serce, widzi i zna moje intencje oraz zamiary, które są czyste i rzetelne. Jedynym moim celem jest wolna, sprawiedliwa i wielka Polska. Niech mądrość zawarta w tej wypowiedzi inspiruje nas do tego, abyśmy dostrzegali dwie strony naszego życia, tę widzialną dla oka i tę wewnętrzną, niewidzialną. Oby wypowiadane przez nas słowa i czynione gesty zawsze były potwierdzane przez dobre czyny. Obyśmy widzieli tych, o których się pisze, których się pokazuje, i o tej wielkiej rzeszy służących w siłach powietrznych i pełniących tą mrówczą, szarą, codzienną pracę, by inni mogli bezpiecznie szybować w przestworze.